dziś wstajemy, wstajemy, budzimy się. Pora nastawić się na dobry dzień. Wstajemy, wstajemy, budzimy się. Poranek z nami żyć się chce. A dziś wstajemy, wstajemy, budzimy się. Poranek z nami żyć się chce. My tak nie to taniecznie, tanecznym taniecznie, krokiem. Tanecznym krokiem, czy tanecznym siedzeniem, można powiedzieć, żeśmy weszli w tę drugą część naszego programu. Szanowni Państwo, witamy ponownie. I co, przechodzimy od razu do tematów, które dzisiaj jeszcze przed nami. Zobaczcie Państwo, co przed nami. Dlaczego nie powinniśmy pić z plastikowych butelek? Co zrobić, by się dobrze przygotować do porodu? Trzydziesta trzecia pielgrzymka osób niepełnosprawnych już w lipcu. Zapraszamy. Będziemy mówić o plastikowych butelkach. Ale... I o porodach. A ty, na twojej twarzy jakieś przerażenie się pojawiło. Nie przerażenie. Szczerze mówiąc, bardzo czekam na to, kiedy w końcu będę miał dziś. Nie ukrywam. Maleństwo. Bardzo na to czekam. Trzymam kciuki, Mati, żeby się oczywiście udało. Drodzy Państwo, no właśnie. A my oczywiście rano budzimy Państwa, ale rano, no nie ma co ukrywać. Nas często o 5, kiedy jesteśmy tutaj na charakteryzatorni, budzi nas kawa. A o kawie rozmawiano w tej magicznej stalowej woli. Witamy Państwa ponownie w Stalowej Woli. Konkretnie jesteśmy na rynku dzielnicy Stalowej Woli, czyli Rozwadowa. I myślę, że nadszedł czas na kawę, prawda? No właśnie, czy Kolumbia, czy Kostaryka, a może Meksyk? Dokąd się wybierzemy w podróż w ślad za smakami kawy? O tym opowie nam pan Daniel Szczepański. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Który, proszę państwa, jak nikt potrafi palić kawę, zna się na różnych smakach, aromatach i na tym, żeby uzyskać cudowny napar. Ja już zostałam poczęstowana. Jaka to kawa, panie Danielu? Teraz pijemy kawę z Brazylii. A, brazylijska, czyli taka dość mocna, prawda? Najbardziej zrównoważona, najbardziej lubiana przez szerokie grono odbiorców. Bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, że w Stalowej Woli mieści się palarnia kawy, która właśnie pozyskuje ziarna z całego świata, z tych różnych stron, o których mówiliśmy, czyli Brazylia, Gwatemala, Kostaryka, Meksyk, Nikaragua. I tutaj w Stalowej Woli ta kawa jest palona, a potem rozsyłana w całą Polskę. Tak? Dokładnie, tak jak Pani mówi, wypalamy sobie kawę w Stalowej Woli, tutaj w lokalnej naszej palarni. Mamy ziarna z 8 regionów świata, te, które Pani wymieniła. To mamy kawy, które są singlami, czyli po prostu jeden rodzaj ziaren mamy w opakowaniu. Tak na przykład, jeżeli na opakowaniu mają Państwo napisane na przykład Brazylia, no to kawa, ziarna pochodzą z Brazylii. Mamy też w ofercie pierwszy nasz blend, Summer Trip. Ten z niebieską etykietą to jest blend, czyli po prostu kilka rodzajów ziaren wymieszanych w jednym opakowaniu. To jest taka nasza wakacyjna kawka, bardzo ciekawa, słodka, troszkę kwasowości, bardzo fajna, żeby spróbować ją sobie właśnie w wakacje. No bo właśnie to ciekawe jest logo waszej firmy, czyli balon. Pokazywaliśmy Państwu już lot balonem, więc balon połączony z kawą oznacza podróż w różne ciekawe zakamarki świata. I chyba o to też chodziło, prawda, żeby poznawać smaki świata, niekoniecznie opuszczając rodzinną ojczyznę. Dokładnie. Sam motyw balonu polega na tym, że dzięki naszym kawom chcemy, żeby nasi klienci, odbiorcy, pijacze naszej kawy właśnie mogli na przykład, pijąc naszą kawę z Brazylii, poczuć się na przykład jak na plaży na Copacabanie, żeby można było podróżować i odwiedzać różne rejony świata dzięki piciu naszej kawy. A teraz powiedzmy o tym, jaka kawa jest najlepsza. To znaczy, jak ten proces palenia kawy zmienia ziarno, co z niego wydobywa? Ciężko powiedzieć, która kawa jest najlepsza, bo każdy ma jakieś swoje indywidualne preferencje. Są ludzie, którzy lubią kawę jaśniej wypaloną, która będzie miała więcej kwasowości. Są ludzie, którzy lubią kawy wypalone w średni sposób, tak jak wszystkie nasze kawy. Są wypalane właśnie w taki średni sposób, czyli nie są super ciemne, nie są super jasne, ale również są ludzie, którzy bardzo lubią kawy ciemno wypalone.
które praktycznie w ogóle nie posiadają kwasowości. No właśnie, czy to prawda, że te ciemno wypalone no niwelują różne usterki, że tak powiem, kawowe? Tak, jest taka teoria, że właśnie tak niektórzy producenci palą kawy właśnie ciemno, żeby ukryć pewne niedoskonałości. A jakie mogą być niedoskonałości kawy? Czy zanieczyszczenia, czy jakieś... Na przykład mogą się zdarzyć uszkodzenia spowodowane szkodnikami. Jakieś różne robaczki mogą ponadgryzać nam kawę. Przez ciemniejszy wypał jest to zniwelowane i tego nie widać na powierzchni ziarna kawowca. Czyli taka dobra kawa to raczej ta średnio palona i pozyskiwana z takich sprawdzonych plantacji, tak? Tak, my sprowadzamy kawy jeszcze nie z plantacji, sprowadzamy od dystrybutorów, ale te ziarna wszystkie były przez nas sprawdzone, zanim je zakupiliśmy, zanim wypaliliśmy je i zanim trafiły do opakowań, a potem do Państwa młynków. Panie Danielu, ale w ogóle po co jest kawa? Po co jest to ziarno? Po co roślina wytwarza takie ziarno? Kawowiec wytwarza kofeinę po to, żeby bronić się przed różnymi szkodnikami, insektami, które mogą go zaatakować. Wyróżniamy dwa rodzaje kawy, arabikę i robustę. Robusta rośnie niżej, więc posiada więcej kofeiny, arabika rośnie wyżej, więc posiada tej kofeiny mniej. Bo chodzi o to, że te rośliny, które rosną na wyższych wysokościach, nie potrzebują aż tak bardzo bronić się przed tymi insektami, mniej, prawda? Mniej roślin, mniej już jakby zwierzątek, tu jest tam, które jakieś... Mogą zagrozić. Tak, dokładnie. Czyli arabika jest tą szlachetniejszą odmianą? No tak, przez wielu jest uważana właśnie za tą szlachetniejszą kawę. Mhm. Arabika jest droższa, bo uprawianie jest jej trudniejsze. Arabika jest zdecydowanie bardziej wymagająca, jeżeli chodzi o uprawę. Ona potrzebuje dokładnej poziomu wilgotności, dokładnej temperatury. Sprowadzanie jej z tych wyższych rejonów jest troszeczkę bardziej utrudnione, więc dlatego ziarna arabiki są droższe. Wszystkie nasze kawy to są 100% arabiki. A ciekawa jestem, czy ta kofeina, która drzewu służy do ochrony przed insektami, działa podobnie na organizm człowieka? Kofeina w organizmie człowieka działa mniej więcej tak, że po prostu maskuje zmęczenie i przez to po wypiciu kawy wydaje nam się, że jesteśmy bardziej pobudzeni, mamy więcej energii. W ogóle jest taka legenda o powstaniu kawy. IX wiek, Etiopia, pasterz Kaldi. Pasterz wypasza sobie kozy. Te kozy zjadają jakieś owoce. Po tych owocach są bardziej pobudzone, mogą więcej maszerować, mogą więcej nie odpoczywać. Pasterz jest zaintrygowany. Dlaczego się tak dzieje? Sam postanawia spróbować tych owoców. No rzeczywiście po tych owocach, po zjedzeniu tych owoców ma więcej energii, ma więcej siły, ma więcej czasu na modlitwę. Zanosi to do swoich kapłanów. Kapłanom to nie smakuje, wrzucają to do ogniska, to zaczyna ładnie pachnieć. I taka jest właśnie legenda o powstaniu kawy. Wiadomo, legenda, ale w każdej legendzie jest trochę ziarna prawdy. No właśnie, ziarnka kawy. W każdej legendzie jest troszkę ziarnka kawy. Proszę Państwa, ten sposób oczywiście odkryto przypadkiem, być może faktycznie sposób wypalania. Tutaj w Stalowej Woli jest spora wytwórnia, spora palarnia tej kawy. Ale ma Pan tutaj ekspres, który wygląda dość solidnie, dość nowocześnie. Czy w takich ekspresach właśnie pali się Państwa kawy? Parzy się Państwa kawę? Tak, nasze kawy są głównie przeznaczone do ekspresów automatycznych, czyli takiego typu, jakie widzą Państwo tutaj. Zasada działania takiego ekspresu jest bardzo prosta. W zasadzie trzeba wsypać kawę, wlać wodę, ewentualnie podstawić dzbanuszek z mlekiem i delektować się pyszną kawą. Głównie właśnie do takich ekspresów przeznaczone są nasze kawy, ale nie tylko. Nasze kawy można też napić na przykład w kawiarce, można też na przykład napić się naszej kawy z ekspresu kolbowego. A czy zwykła parzonka, czyli po prostu zmielone ziarno zalane wodą, też jest w porządku? No oczywiście. Parzonka zawsze jest na topie i zawsze znajdzie swoich ulubieńców. Wydaje mi się, Ilonko, że ty masz właśnie tą stalowowolską kawę tutaj w kubeczku, bo taka dobrze obudzona jesteś od samego rana. Tak, dobrze obudzona. O 4 rano to tak średnio z tym obudzeniem, ale jak myślę sobie, że spotkam ciebie, Mateuszu i naszych widzów, to od razu człowiek sama tak przyjemność, jest. Prawda? Ilonko? Oczywiście. Więcej i vis-a-vis jak może klas. Szanowni Państwo, obiecaliśmy, że będziemy pokazywać dużo rzeczy ze Stalowej Woli, bo to był naprawdę fenomenalny i wspaniały weekend. I powiedzieliśmy, że to będą nie tylko rozmowy, więc teraz zobaczcie, co tam się działo tak nieco później.
widzą Państwo, tak się bawiła Stalowa Wola w ten weekend, szanowni Państwo. W Stalowej Woli, to widzę, niezłe rzeczy się dzieją. Pozdrawiamy serdecznie Stalową Wolę. A my cóż, Mateuszu? Pozdrawiamy Stalową Wolę i pozdrawiamy rowerzystów, no bo przecież tam Paulina Mrozowa z tymi rowerzystami się przemieszczała i ja nie wiem, ona w końcu na ten rower wsiadła, pojeździła sobie z nimi. Na pewno bardzo profesjonalnie wyglądała. Tak, miała kask. Zobaczmy, Paulinko, co tam dla nas przygotowałaś w tym swoim drugim, kolejnym wejściu. A ze mną, proszę Państwa, cały czas klub rowerowy Sokół. I co, teraz podpytam Panów o podróże. Jak to się zaczęło? Zaczęło się w zasadzie od wspólnego pielgrzymowania na rowerach. Jeździliśmy z kolegami na pielgrzymki rowerowe do Częstochowy, do Kodnia. Byliśmy również w Łagiewnikach. Ale to wszystko było dla nas mało, bo to były zbyt bliskie odległości, zbyt krótko trwało i szukaliśmy czegoś więcej. No i tak się złożyło, że akurat w czasie COVID-u leżałem złożony tą chorobą i wpadła mi w ręce książka na temat podróży rowerem dookoła świata. I tak sobie myślałem, co moglibyśmy zrobić, no nie tak spektakularnego, bo nie mamy na to ani czasu, ani środków, ale na nasze możliwości. I wtedy pomyślałem o Zakopany Hel. Rozesłałem SMS-y do kolegów, a że to jest takie towarzystwo, nie było pytań, no a skąd, a jak i w ogóle, tylko było kiedy. Więc było jasne, że tą podróż zrobimy, więc później już sobie ustaliliśmy z kolegami dokładnie przebieg pierwszej trasy takiej przez całą Polskę i to była nasza pierwsza duża wyprawa. No dobrze, to w takim razie gdzie jeszcze byliście? Jak wyglądały te wasze podróże? W tym roku wyjechaliśmy z przejścia granicznego Albek, Świnoujście i dotarliśmy do Krosienka w Bieszczadach, jakieś 1150 km. Może mapkę pokażę, bo mamy... Proszę Państwa, ja tutaj będę na plecach. Na plecach, tylko no zupełnie innymi rowerami, bo podróże nasze są może mniej komfortowe, bo jedziemy na rowerach turystycznych wyposażonych w sakwy, średnio tak około 40 kg waga roweru, więc mamy ze sobą i spanie, częściowo i jedzenie i wszystkie tam narzędzia potrzebne do wyprawy, bo nieraz są awarie i musimy sobie radzić na bezdrożach. No dobrze, panowie, to w takim razie jakie teraz plany na kolejne wycieczki? Gdzie się wybieracie? Co planujecie? Tak jak właśnie Marcin wspominał, jechaliśmy Bałtyk Bieszczady. Rok temu jechaliśmy Zakopane Hel. Swego czasu jeszcze troszeczkę w innym składzie jechaliśmy też trasę R10, czyli ze Świnoujścia na Hel. No i ostatnio jeden z kolegów podrzucił temat, że i tak wcześniej to w sumie wspominaliśmy też o tym, że teraz wypadałoby, gdy wysiądziemy z pociągu Przemyślanin Świnoujściu, nie jechać w prawo, tylko wyjechać w lewo i objechać Bałtyk, ale od strony niemieckiej, czyli Wyspę Rugę i wrócić tam, z tamtej strony. Także mielibyśmy już tą południową część, linię brzegową Bałtyku praktycznie całą zaliczoną. Jeździliśmy po Mazurach, takie wcześniej wspominałem R10, no i w tutaj okolice, no to tutaj kolega zbiera gminy w Polsce, także część już ma zakreśloną w Polsce i teraz już wysuwa się na zachód Polski. Proszę Państwa, no co, jeżeli chcecie dołączyć do klubu kolarskiego Soku ze Stalowej Woli, no to śmiało się można do Panów odezwać, rozumiem. Oczywiście, zapraszamy. Zapraszamy serdecznie, proszę Państwa, kto lubi rowery, ten niech dołączy na wycieczkę. Jestem przekonany, że Paulina już dołączyła do klubu kolarskiego Soku, tak ale wygląda. Jestem troszeczkę zawiedziony, że ona jednak nie pojeździła na tym rowerze z tymi panami. Ja myślę, że później pewnie pojeździła, bo wiesz, pewnie też realizowała inne ważne rzeczy do naszego programu. Paulinka jest niesamowita, ale niesamowity jest również Karol Kus, który na cześć zwycięzców, tak? Hiszpanii, tak jest. Ole, ole, Karol, co tam dla nas robisz? Tą kiełbasę hiszpańską chorizo, jak ci idzie, powiedz? Jamal i fyk w okienko. Tak to było w jednym z meczów. Piękna brameczka, taka z 20 paru metrów, chyba 25 metrów. Jak ten młody chłopak strzelił to, ale my wracamy do tego, co tam Jamal sobie zajada. No Jamal na pewno taki placek z chorizo sobie zajada. Zobaczcie, szanowni państwo, tutaj mamy już bardzo cienkie ciasto. Ciasto drożdżowe na mące 480. Zwykłe takie, które się robi do bułek, do pizzy, etc. No, no, nieważne, w każdym razie najważniejsze, że z mąki 480, może być mąka 500, z której możemy takie ciacho zrobić. I teraz sosik, o którym Państwu mówiłem, który sam osobiście Karolek przyrządził, na bazie cebuli, czosnku i bazylii, oczywiście w pomidorach, na oliwie z oliwek.
No a jakże inaczej, jak ma być po hiszpańsku. No i rozsmarowujemy. Nie można przedobrzyć nie za dużo tego sosu, dlatego że głównym dzisiaj elementem tego placka będzie oczywiście co? Chorizo, czyli nasz złodziejaszek wieprzowy, długo dojrzewający, z którego będziemy robili właśnie owy placek. Ależ to będzie smakowało, mówię wam, będzie smakowało. Ja tam już widzę, jak w Warszawie prowadzący patrzą i myślą, a dlaczego on tego nie robi u nas? Zrobi, zrobi. Przyjedzie, zrobi. Zresztą, drodzy państwo, jesteśmy w trakcie trasy, największej naszej trasy letniej w Polsce. Z programem Wstajemy i tam zdarza się, że oprócz tego, że Karolek prowadzi, to jeszcze pogotuje. I już nie jeden się przekonał w Sulejowie. No to było coś, pamiętam, na Łosinie. Drodzy państwo, wykarmiliśmy 500 osób. No i rozkładamy sobie nasze chorizo. O tak, żeby zostawały przerwy. Przerwa musi zostać, bo za chwilę powędruje tam serek różny, przeróżny. I żeby się nie stykały. Żeby się nie stykały. Żeby było to miejsce na właśnie fajne wypieczenie. Już tam piekarniczek się nagrzewa. Jest jakaś tam specjalna funkcja. Tajne przez poufne. Która jest właśnie do tego typu placków. I na tej funkcji dzisiaj będziemy w temperaturze 240 stopni około piekli sobie. W przerwy wkładam, jak widzicie, taki, o, taki serek alla mozzarella, czyli będzie trochę tam połączone jeszcze z Italią, ale za chwilę też powędrują kurki i feta. I to będzie coś, co warto zobaczyć. O, jeszcze dodamy trochę nam jeszcze tutaj tego serka. Starcza. Kureczki i wybierzemy sobie te najmniejsze, tak żeby w ogóle, drodzy państwo, nie kroić ich. I to będzie fajne, takie chrupkie. I za chwilę jeszcze feta, piekarnik nagrzany i będziemy sobie, o, ten placek dla Jamala, który wrócił po euro, pewnie zmachany, ale teraz on się tam uczy, książki czyta, egzaminy zdaje, niedługo matura, o matko słodka. Co ten chłopak będzie robił, jak będzie miał 25 lat, to ja nie wiem. To już będzie praktycznie emocjonalny dziadek. Piłkarsko doświadczony chłopak w wieku lat 24. Matko słodka. Do czego to doszło? Już takie dziecioki grają, ale jak grają? No i to jest właśnie najpiękniejsze w tym sporcie. O, mamy kureczki, drodzy państwo. I teraz feta. Feta w kilku miejscach tylko. Bo ona zrobi nam taki piękny akcencik w kosteczce. O, tak. I potem tą fetę będziemy mogli sobie wyróżnić. Placek gotowy z chorizo. Piekarnik już się grzeje, więc za chwilę wkładam. I w ostatniej części zobaczycie państwo, jak to wygląda. No i może je skosztujemy. Do zobaczenia. Oddaję głos prowadzącym. I do zobaczenia w trzeciej odsłonie. Bajo! Ole! Hola, hola, amigo, amigo, Karol. Koledzy mówią we wszystkich językach świata, widzę. Co program, co kuchnia, to... To co innego, no, tam były hiszpańskie motywy, były włoskie motywy, ale tak szczerze mówiąc, przede wszystkim, tak jak właśnie tak rozmawialiśmy, to Karol nam tą pizzą takiego smaka narobił, to chorizo, te kurki, ta mozzarella, ta feta, wszystko tam pięknie wygląda. A będzie jeszcze piękniej. Będzie jeszcze piękniej, szczególnie pięknie będzie, kiedy Polacy zajmą jakieś fajne miejsce w euro. Nie rozmawiajmy na razie o tym, proszę państwa. No dobra. Ale porozmawiajmy. Ja tam może, się nie będę czepiać. Porozmawiajmy może, a propos jedzenia, porozmawiajmy o zdrowiu. O, zdecydowanie. I o zdrowej wodzie, tak? I o odżywianiu ogólnie. Cykl urodowo-zdrowotny w naszym programie, szanowni państwo. Monika Słowińska i będziemy rozmawiać dzisiaj, Moniko, o wodzie właśnie, tak? Alternatywie dla wody z plastiku. No właśnie, ale dlaczego tak, w ogóle... Ale... Nie powiedzmy, wodę z plastiku. Ale może na początek, to ja tak się wepcham niegrzecznie, powiedzmy, jaką rolę odgrywa woda w ogóle w naszym życiu, w naszym zdrowiu, bo to jest chyba taka podstawowa informacja. Na przykład dzisiaj 35 stopni na termometrach, prawda?
Przede wszystkim w 70% jesteśmy zbudowani z wody, więc jakby, żeby sobie wyobrazić, to tak odetnijmy na wysokości klatki piersiowej, ile tak naprawdę powinniśmy pić wody, nie? Więc około 2 litrów dziennie i też zwrócić uwagę na to, żeby to nie była sama woda, tylko elektrolity. I takim prostym elektrolitem jest właśnie dodać soli kłodawskiej, trochę cytryny, odrobinę miodu i już wtedy organizm otrzymuje od nas pożywienie i w procesie trawienia dopiero jest nawilżanie. Sama woda wypłukuje nam wręcz minerały, a już nie daj Boże zimna, bo my wtedy tracimy energię. Czyli jak dzisiaj na termometrach 35 stopni, to jaką wodę w zasadzie pić, letnią? Najlepiej tak, tak. Najlepiej albo w temperaturze pokojowej, albo delikatnie ciepłą. Zawsze się śmieję, że no, na pustyni Arabowie nie piją ciepłej wody, zimnej, z kostkami lodu, tylko właśnie ona jest ciepła po to, aby organizm nie dostał szoku. Bo jak wylewamy zimną, my mamy temperaturę 36,6, tak? Więc jak wylejemy zimną wodę, to organizm mobilizuje się po to, żeby tą ogrzać nas od zewnątrz i wtedy są osłabnięcia, omdlenia. Więc ani lodów, ani zimnej, lodowatej wody nie pijemy w takiej upały. To akurat zaskakuje na pewno mnie, myślę, że też jakąś część naszych widzów. Ale no właśnie przejdźmy do tego, o czym Mateusz zaczął mówić. Dlaczego nie woda z plastiku? Dlaczego nie woda z plastikowych butelek? Co w niej jest takiego niezdrowego w takim razie? No, przede wszystkim wszędzie obecny mikroplastik, tak? On już tak wszedł jakby w środowisko, jakby w procesach pozyskiwania wody, ale też no, w samych butelkach. Tak naprawdę konsekwencje tego, że my mamy ten mikroplastik w naszych organizmach, są na to badania, że to są już bardzo zatrważające ilości. My o tym jeszcze nie wiemy, jakie to będą konsekwencje, ale też w wodzie nieoczyszczonej, niedobrze przygotowanej mamy różne związki też chemiczne, jak na przykład bisfenol, który wpływa na gospodarkę hormonalną zarówno u kobiet i u mężczyzn. Tak? I takim sposobem jest uzyskiwanie poprzez filtrację i odpowiednie systemy wody żywej, gdzie ona jest oczyszczona z tych niekorzystnych substancji, pozostawione są tam minerały i odpowiedni właśnie system. Ja taką wodę używam od kilku lat. I taki system mamy dzisiaj w naszym studio. Tak. Moniko, proszę powiedz, cóż w zasadzie to jest i czy to może być też urządzenie w naszym domu? Tak, myślę, że tak. No, widać, że to jest po prostu, ja mam coś takiego podobnego, więc wiem, że może, prawda? Oczywiście. To jest niesamowita oszczędność. 12 tysięcy litrów w tym jakby jednym systemie. Do wymiany kolejnych filtrów można uzyskać wody, więc jak sobie policzymy, jaka to jest korzyść, jeżeli chodzi o kupowanie butelek w plastiku, to dla takiej rodziny czteroosobowej jest, myślę, bardzo duża oszczędność, ale przede wszystkim zdrowotnie, bo te minerały, które korzystne zostają w tej wodzie, dobrze wpływają na nasz właśnie organizm. My jesteśmy lepiej odżywieni, jakby od środka się nawadniamy. Można z taką wodą przygotować wszystkie posiłki. Ja na przykład robię sobie, teraz to już nie, ale można zrobić sobie taki eksperyment, pomidorki koktajlowe namoczyć w tej wodzie i zjeść dla porównania takie oczyszczone, a takie kupione i umyte po prostu pod kranem. Pod bieżącą wodą. To jest zmiana jakości pożywienia, nawilżania. Ale ja zgodzę się z Tobą. Pamiętam, że kiedy jeszcze nie miałam takiego urządzenia w swoim domu, to denerwowałam się, że no wszędzie dużo wody pijemy, więc że wszędzie te butelki z tym plastikiem, że muszę to chodzę po tym domu i ciągle to zbieram, już mnie to denerwuje, ten plastik i zbieram te butelki, jeszcze ta segregacja do tego dochodzi, prawda? Zupełnie odmieniło mi się życie, zyskałam też na czasie, nie zbierając tych butelek plastikowych. Chociaż czasami goście widzę, pytają, a co to woda z kranu? Ja mówię, spokojnie, i wtedy tłumaczę, woda z kranu, ale to jest filtr, tak, filtrowana. No ja korzystam też, nalewając sobie tą wodę, z szklanych butelek. No już nie pakuję nie leję do plastiku. Szkło jest troszeczkę cięższe, ale jednak aspekty zdrowotne są dla mnie dużo ważniejsze. Woda ta też przede wszystkim odkwasza organizm. To jest ważna informacja, bo my pijemy bardzo dużo słodkiego
słodkiego, a więc żeby oczyścić organizm z jednej szklanki, powiedzmy Coca-Coli, należałoby wypić 12 szklanek tej wody. To samo z alkoholem. To podwyższone pH powoduje, że zapijając czy przygotowując organizm, no po prostu nie mamy kaca, tak? To też jest ważna informacja. Latem lubimy pogrillować, rozluźnić się trochę. A poranki bywają ciężkie. Tak. Już nie mówiąc też o wpływie jakości tej wody na zdrowie dzieci, bo tutaj już też taką żywą wodą też odżywiamy i przede wszystkim zabieramy te substancje szkodliwe jak hormony. A małe dzieci i coraz młodsze mają problemy z gospodarką hormonalną, tak? Więc to jest jakby dla zdrowia, dla urody, tu też dla pań, bo my jesteśmy wysycone też antyoksydantami. Oprócz tego, że powinniśmy jeść teraz owoce i warzywa, tak natura nam dała w przyrodzie, abyśmy się przygotowali przed okresem jesienno-zimowym. Tak samo właśnie woda, antyoksydanty, a więc profilaktyka przeciwnowotworowa, nawodnienie. Organizm jak jest nawodniony, to my minimalną ilość kosmetyków potrzebujemy. Tylko taką, która nas ochroni od czynników zewnętrznych, a nie potrzebujemy kosmetyków urodowych, jeżeli jesteśmy wysyceni antyoksydantami i nawilżeni odpowiednio. Czy taką aparaturę, taki filtr możemy podłączyć w każdym domu, do każdego kranu? Tak, 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 tak. To się prosto podłącza. No ja tego nie zrobię, bo oddaję tematy innym ludziom, ale jak najbardziej pod kran, wtedy ten kranik, który tutaj widać, jest jakby na zlewie, tak? I ta woda po prostu leci już jakby przefiltrowana, oczyszczona, właśnie, oczyszczona, ale nadal żywa, czyli nie pozbawiona tego, co najważniejsze, bo my mamy taką tendencję, że już jak idziemy w zdrowie, to przesadzamy w drugą stronę, tak? Ja myślę, że właśnie przy tej rozmowie trzeba powiedzieć, że najpierw idziemy w zdrowie, a później w urodę, bo to też jest taki fajny skutek uboczny, ta uroda, prawda? Efekt uboczny. Natomiast chyba w ogóle od dłuższego czasu rozmawiamy, już od kilku lat, na temat zmiany stylu życia. No i zapytam ciebie w zasadzie, czy długo musisz przekonywać swoich też rozmówców do tej zmiany? No, z dziećmi wiesz, jak jest. Tak. Powtarzamy, nie dopilnujemy wszędzie, prawda? To jest jakby, to rzeczywiście styl. Jeżeli my jako rodzice pokazujemy styl życia, dzieci się uczą przez powtarzanie. Ja nie mam absolutnie problemów, żeby moje dzieci piły. Zresztą mam już dorosłe dzieci i moja córka, która też już jest mamą, ja jestem babcią, młodo wyglądającą, dlatego że metabolicznie dzięki naprawdę tej wodzie, ja odkwasiłam organizm w ciągu 3 miesięcy i wysycenie organizmu powoduje też, że my uzyskujemy efekt odmłodzenia. Ja mam metabolicznie 15 lat mniej niż mam rzeczywiście. Także mała zagadka. To rzeczywiście teraz będzie chyba nasze widzki zastanawiało. Monika zdecydowanie mnie przekonała. Ślicznie dziękujemy. Ja muszę przyznać, że ja kupuję cały czas tą wodę w plastikowych butelkach, więc teraz jak najszybciej po prostu filtr, woda. Będziemy pilnować. Tak, dziękujemy ślicznie, Moniko, za tą garść tych cennych porad. Ciekawe, czy wodę z filtra pije Piotr Kieraga, bo on też taki odmłodzony i tak młodo wygląda. Tak. Zobaczcie Państwo sami, jaki uśmiechnięty, piękny i młody. Tak, dzień dobry. Ja stosuję wszystkie chwyty możliwe. Także witam Państwa, dzień dobry. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali posła Marcina Romanowskiego mimo podwójnego immunitetu. W tym samym czasie bodnarowcy prowadzą atak na sądy. To nie jedyne bezprawne działania ABW. Mecenas księdza Michała Olszewskiego wystosował list do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara w sprawie niewłaściwego traktowania duchownego podczas zatrzymania. Stało się. Koalicja rządowa nie odpuszcza. Służby Donalda Tuska weszły do mieszkania Marcina Romanowskiego i dokonały jego zatrzymania. Pełnomocnik zatrzymanego posła suwerennej Polski mówi o skandalu. Zostawiliśmy też dane kontaktowe, takie oświadczenie, że pan poseł się absolutnie dobrowolnie stawi na każde wezwanie, więc zupełnie nie rozumiem, dlaczego w tej sprawie prokuratura tak spektakularnie chciała zatrzymać pana posła. Dokonywano przeszukania osoby pana posła Romanowskiego, więc dość nieprzyjemna sytuacja, w której musiał się po prostu w obecności funkcjonariuszy, wydelegowanych co prawda tej samej płci, ale musiał się również rozebrać. Europoseł Marcin Kierwiński chwilę po zatrzymaniu posła Marcina Romanowskiego napisał. Tak jak obiecaliśmy, rozliczymy PiS.
Romanowski zatrzymany przez ABW. W kolejce są następni. Zatrzymanie Marcina Romanowskiego zostało dokonane w dobrze znanym stylu służb Tuska. Ofiarą ich traktowania padł m.in. ksiądz Michał Olszewski. Jego pełnomocnik właśnie wystosował list otwarty do Rzecznika Praw Obywatelskich. Chodzi o możliwość łamania przez ABW Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Przez około 60 godzin nie miał dostępu do pożywienia. Mało tego, mecenas Wąsowski był u niego w PDOZ-cie w Pałacu Mostowskich, ale go nie wpuszczony i on był z żywnością dla księdza Michała i mu nie pozwolono jej przekazać. Rządzący zasłaniają się potrzebą rozliczania rzekomych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Jednak skala podjętych przez służby działań może wskazywać na inne intencje. Jak podsumować kondycję polskiej armii po 7 miesiącach rządów ekipy Tuska? W teorii powinniśmy się zbroić i odstraszać agresora, a tymczasem stan naszego wojska jest daleki od idealnego. I jak to opisywał były szef resortu obrony, zamiast zakupów sprzętu jego następca powołuje emerytowanych generałów z poprzedniej epoki. Jest źle, a będzie fatalnie, jeśli ktoś tego nie powstrzyma. To główna myśl po 7 miesiącach polskiej armii pod batutą Władysława Kosiniaka-Kamysza. Mamy do czynienia z olbrzymim problemem. Gratuluję Telewizji Republika opublikowania dokumentu Sztabu Generalnego, w którym został zawarty protest wobec cięć finansowania tzw. centralnych planów rzeczowych. Chodziło o kwotę 57 miliardów złotych w ciągu 4 lat. Już same anulowały się umowy z Koreańczykami. Nowa władza zablokowała procesy offsetowe i umowy nie będzie. Cięcia, wycofywanie się z umów. Jak tak dalej pójdzie, nie będzie nawet patriotów i krabów. Będą za to stare niemieckie leopardy. To, co się dzieje dziś, wygląda na działanie na szkodę obronności Polski. Cały mechanizm rekrutacji, który został rozwinięty, działa tylko siłą rozpędu. Zdymisjonowano także kilku szefów wojewódzkich centrów rekrutacji na wschodzie naszego kraju, w województwach wschodnich, a tam jest najwięcej zgłoszeń do polskiego wojska. To są działania, które są wymierzone w bezpieczeństwo polskiego państwa. Jeśli dodamy do tego skandaliczne wydarzenie na wschodniej granicy Polski, wyprowadzanie w kajdankach żołnierzy, którzy oddali strzały ostrzegawcze i rozbrajanie obrońców granicy polsko-białoruskiej, droga Wojska Polskiego pod rządami Władysława Kosiniaka-Kamysza przypomina równie pochyłą. A co za tym idzie, zdolności obronne Polski kurczą się z każdym dniem. Na światło dzienne wychodzi coraz więcej faktów na temat zamachu na Donalda Trumpa. Media drobiazgowo opisują różne okoliczności, a obraz ten jest niekorzystny dla pracy amerykańskich służb. Tymczasem na konwencji w stanie Wisconsin Trump został oficjalnie ogłoszony kandydatem Republikanów na prezydenta, a senator James David Vance został mianowany na kandydata na wiceprezydenta. Take a look what happened. Świat wciąż komentuje próbę zamachu na Donalda Trumpa. Pojawiają się pytania o działanie ochrony byłego prezydenta USA. Obecni na wiecu ludzie twierdzą, że ostrzegali wcześniej policję przed człowiekiem z karabinem, który znajduje się na dachu. Stoję tam i wskazuję na niego przez 2-3 minuty. Tajne służby patrzą na nas ze szczytu innego dachu, a ja wskazuję im na dach, na którym znajduje się człowiek. Stoję tam, a następną rzeczą, która następuje, jest 5 strzałów. Stąd pytanie, czy dało się udaremnić tragedię przed faktem. Służby twierdzą, że zadziałały zgodnie z procedurami. Jednak według ekspertów w tym przypadku zabrakło koordynacji Secret Service z policją. Do Wisconsin, gdzie ma odbyć się dzisiejsza konwencja Republikanów, dotarł już Donald Trump. Sam kandydat wspomina o swoim olbrzymim szczęściu podczas wczorajszego wiecu w Pensylwanii. Najprawdopodobniej, gdyby Trump nie spojrzał głową w prawo w telebim z wykresem, w ostatniej milisekundzie przed strzałem, to już by nie żył. Gdybym nie wskazał na ten wykres i nie odwrócił się, żeby na niego spojrzeć, kula trafiłaby mnie prosto w głowę. Wczorajszy wiec zakończył się jednak tragedią dla emerytowanego strażaka uczestniczącego w konwencji. Zanim służby zabiły zamachowca, ten zdążył ranić kulą 50-letniego Korea Komperatora. Według gubernatora Pensylwanii zginął on, gdy chronił swoją rodzinę przed gradem kul. Lokalna społeczność opłakuje stratę byłego komendanta straży pożarnej. Zapewne nie chciałby być on uważany za bohatera, ale tak właśnie powinien zostać zapamiętany. Aby uniknąć kolejnych tragedii, w amerykańskiej polityce musi zakończyć się język nienawiści i pogardy, którego ofiarą często padał Donald Trump. Aktualnie kampanię wyborczą dominuje zdjęcie niepoddającego się po zamachu kandydata. Jest już ono powielane nawet na koszulkach. W upalny dzień z orzeźwiających kąpieli ochoczo korzystają wszyscy. Zwierzęta także cenią sobie chwilę błogiego relaksu. Proszę Państwa, oto miś i jest on bardzo szczęśliwy dziś.
Gdy żar leje się z nieba, to dla ochłody. Jeśli nie lody, idealny będzie skok do wody. Niedźwiedź brunatny z amerykańskiego Milwaukee Zoo naprawdę umie ustawić się w życiu i ma prawdziwe wakacje pod palmą. Słońce, ptaków śpiew, prywatny basen, czego chcieć więcej? Do pełni szczęścia brakuje tylko czegoś na ząb. Niedźwiedź Borys rozgląda się w poszukiwaniu kelnera. Niestety nie działa nawet grzecznie podniesiona w górę łapa. Nic z tego, przekąski będą później. A teraz czas na nurkowanie. I to wszystko w tym serwisie. Dziękuję bardzo. Ilonko, Mateuszu, oddaję wam głos. Dzięki, dzięki śliczne, Piotrze, ale ten Misiek w tym stawie to pięknie wyglądał. Tak się tak relaksuje i tak ten upał taki. Ja też taki trochę Misiek jestem. Nie, no co to. Do Miśka to ci tam daleko. Szanowni Państwo, przed nami okres, w zasadzie już trwa okres pielgrzymkowy. Myślę, że na pielgrzymkę to można iść, kiedy tylko się chce, na przykład taką samotną. Ale bardzo ciekawym wydarzeniem, drodzy Państwo, jest pielgrzymka osób niepełnosprawnych i rodzin osób niepełnosprawnych lub opiekunów. I właśnie o takiej pielgrzymce będziemy rozmawiali z naszymi gośćmi, a są nimi pan Łukasz Owczarek, Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. Długa nazwa, dzień dobry. Dzień dobry. A także ksiądz Jacek Wiliński, szczęść Boże, witam serdecznie. I może pozwolisz, Mateuszu, że zrobię taki mały wstęp. Ja na takiej pielgrzymce dla niepełnosprawnych w tamtym roku byłam jako opiekun i moja taka w zasadzie refleksja na początku, jak zobaczyłam swoich podopiecznych i ja, trzech podopiecznych, ja jako opiekun pomyślałam, Matko jedyna Jezu Chryste, jak ja to przejdę, jak ja to przeżyję, w ogóle na co ja się zapisałam, ja chyba za chwilę się udało zawrócę. Się? Okazuje się, że jak już dotarliśmy na tę Jasną Górę, to było najpiękniejsze przeżycie, jedno z najpiękniejszych przeżyć w moim życiu, bo jestem ogromnie wdzięczna, naładowało mnie to niesamowitą energią i siłą, zacznę od księdza. Czy tak mają wszyscy? To znaczy się, no, podejrzewam, że są doświadczenie wielu osób. Tyle tylko, że no, nie wszystkie osoby potrafią to jakoś to tak no, wypowiedzieć. Też przez długi okres czasu od 2000 roku razem z nami chodzili więźniowie. Niestety teraz trochę prawo się zmieniło, już niestety więźniowie z nami nie mogą chodzić. Natomiast no, przedtem to oni właśnie mówili do kapelana, bo zawsze było tak, że więźniowie szli. Nigdy żadnej policji nie było pilnujących, więc oni się pilnowali. Natomiast no, był tylko kapelan, który ich gdzieś tam no, po prostu tutaj no, taką opiekę do kandydatów nie sprawował. Więc on mówił właśnie, ksiądz kapelan zawsze wspomina, że ci więźniowie zawsze dochodzili właśnie na Jasną Górę, ale jak mówili proszę księdza, jakich ja głupi byłem, bo ja tutaj Pan Bóg tyle mi dał, a ja tutaj za to nie potrafię dziękować. Ale także naprawdę też i wiele innych właśnie tych wolontariuszy, którzy uczestniczą też i pielgrzymów. To jest to naprawdę wielka radość. To nasza pielgrzymka, że taka jest szczególna, wyjątkowa, względu na to, no, że w innych pielgrzymkach, no to w sumie tak każdy pielgrzym idzie sam dla siebie. A tutaj tak naprawdę jest to takie ogromne poświęcenie właśnie tych wszystkich osób, które idą i wolontariuszy, i tych osób niepełnosprawnych, no i całych służb, które tutaj są takie bardzo bogate, więc pan Łukasz mi dużo powiedzieć. O tym poświęceniu chyba pan Łukasz może powiedzieć, no bo właśnie. On tą pielgrzymką chyba żyje też cały rok tymi przygotowaniami. Panie Łukaszu, no proszę też wytłumaczyć naszym widzom, niepełnosprawni na pielgrzymce, jak to technicznie w ogóle ogarnąć? Tak, rzeczywiście mówi się, że pielgrzymka jest dla osób silnych, tak, a idą osoby z nami z niepełnosprawnościami, tak, więc rzeczywiście jest to absolutnie wyjątkowa sytuacja, w której te osoby, które już mają jakieś problemy, też fizyczne, decydują się na to, żeby no, tak, taką piękną drogę ruszyć, ale trudną. Rzeczywiście pielgrzymka jest absolutnie wyjątkowa ze względu na to, że jest dostosowana do potrzeb właśnie osób poruszających się na wózkach. Ale to powiedzmy, jakie osoby, z jakimi niepełnosprawnościami, bo tam jest tak bardzo szeroki jakby zakres tych niepełnosprawności, prawda, na tej pielgrzymce. Tak, tak, oczywiście są osoby z różnymi niepełnosprawnościami, tak. Oczywiście my mówimy głównie o tych osobach, które są najbardziej widoczne, czyli osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Stąd też od początku, kiedy tworzona była wiele, wiele lat temu pielgrzymka, ksiądz Stanisław Jurczuk, twórca tej pielgrzymki, wiedział o tym. Stąd też ona powstała, że musi to być pielgrzymka, która jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stąd też idziemy drogami asfaltowymi, tak? Nie idziemy szutrami, tak jak w wielu innych pielgrzymkach, właśnie ze względu na te potrzeby osób na wózkach inwalidzkich, ale tak jak rozmawiamy, tam są grupy różne, z różnym stopniem niepełnosprawności, tak, tak, jest też nasze stowarzyszenie w ogóle opiekuje się, bo tutaj zaraz dwa słowa powiem troszeczkę o stowarzyszeniu.
który jest organizatorem tej pielgrzymki, opiekujemy się głównie osobami z niepełnosprawnością intelektualną, tak? Tak więc jest duża grupa osób z niepełnosprawnością intelektualną, która jest z nami. Ale tak jak właśnie rozmawiamy, wydaje się, że pielgrzymka to jest tylko te 10 dni. No nie, tak? Dla nas pielgrzymka to cały rok przygotowań. Ogromna praca wielu, wielu ludzi i tak to trzeba powiedzieć. A moja grupa, muszę to wtrącić, właśnie moja grupa, bo było zdjęcie mojej wchodzi? Grupy. Wchodzi, to żeśmy wchodzili, ja się wzruszam, jak pan Łukasz mówi, słuchajmy dalej. Tak. Ja, rzeczywiście piękne zdjęcia pokazujące już finał, wielką radość na Jasnej Górze, natomiast to jest cały rok przygotowań i też ja obiecałem współpracownikom ze stowarzyszenia, że to powiem. To jest tak, że jest taka grupa osób w stowarzyszeniu, która się zajmuje, już jak dochodzimy na Jasną Górę, już zastanawia się, co będzie za rok, tak? I to jest wiele, wiele dni przygotowań. Bez stowarzyszenia, czyli tego stowarzyszenia o bardzo długiej nazwie, nie byłoby pielgrzymki, tak? Stowarzyszenie ogromny organizacyjny wysiłek wkłada w to, żeby ta pielgrzymka no, po prostu była, tak? To jest... Księdza to pytanie, widzi taką duchową przemianę wśród ludzi właśnie idących na pielgrzymce, jak oni się duchowo zmieniają i opiekunowie, no i też oczywiście podopieczni. To znaczy dla podopiecznych na pewno, no każda taka pielgrzymka to jest wielkie wydarzenie. Tak jak my cały rok się przygotowujemy, tak samo właśnie te osoby niepełnosprawne rzeczywiście no cały rok na to czekają. Gdy rzeczywiście no też no ta pielgrzymka uczy takie pewnego też i pokory. Że człowiek tak naprawdę no, nie wszystko musi mieć, ale rzeczywiście no, to jest no, pewnego rodzaju taki luksus. Że rzeczywiście no, człowiek może iść, oderwać się tutaj od tej całej codzienności. I to rzeczywiście no, też tak samo jest to takie wydarzenie pielgrzymka, że pielgrzymka jest tak wielkie wydarzenie właśnie takiej przemiany wewnętrznej każdego członka tej pielgrzymki. Niektóre osoby rzeczywiście tam idą w jakimś konkretnym celu. Niektórzy też tak samo no, idą z ciekawości. A później tak rzeczywiście mówią, no, że to jest to wciągające, rzeczywiście no, to jest takie... Pielgrzymka bardzo dużo daje właśnie takich owoców takich duchowych. Też dla niektórych osób pielgrzymka jest też momentem takiego no, znalezienia swojej drogi. Wiele osób też tak samo z nami właśnie w grupie szedł jeden taki mężczyzna, trochę niepełnosprawny, trochę tutaj ruchowo. I on właśnie na pielgrzymce odkrył swoje powołanie. Teraz jest skończył seminarium, teraz jest księdzem gdzieś tam w Niemczech. Co rzeczywiście no, te owoce są naprawdę wspaniałe. No, oczywiście też nie wszystkich owocach nie widzimy. Nie wszystkich my też słyszymy, no bo wiadomo też niektóre osoby no, gdzieś tam w głębi serca mają, one się z tym nie dzielą. Ale to rzeczywiście, no każda pielgrzymka no, to jest takie wielkie wydarzenie. Jeśli mogę dodać coś do tego, co ksiądz mówi, to ja w tamtym roku poszłam po raz pierwszy i to było dla mnie w ogóle wydarzenie i moi podopieczni właśnie, jeden, który jest osobą niewidomą, Grzesiu, który pozdrawiam serdecznie, Janek Grzesiek, który jest osobą z upośledzeniem umysłowym i Irek, który ma porażenie, mózgowe porażenie dziecięce. Jeśli mówimy o przemianie duchowej, to rzeczywiście mnie to nauczyło pokory, doceniać tego, co mam, ale takiej ofiarności do drugiego człowieka, że najważniejsze jest rano, jak wstajemy, żeby zająć się tymi osobami podopiecznymi, a później to, czy ja tam zdążę coś ze sobą zrobić rano, ogarniając się przed wyjściem, to jest dopiero drugi plan. Myślę, że... Nie, no to rzeczywiście nawiązujące pod wielkim wrażeniem właśnie wszystkich tych wolontariuszy. No bo my to dochodzimy gdzieś tam na nocleg, wiadomo, człowiek się wykąpi i tak dalej, natomiast wolontariusze, no to rzeczywiście no, są takimi osobami, które najpierw muszą właśnie te osoby niepełnosprawne ogarnąć w cudzysłowie. To jest priorytet, a prawda? Później tak, to jest priorytet, to jest pierwsza rzecz, a później dopiero sami, w związku z tym no, jestem naprawdę wielkim wrażeniem takich osób. Ale ja dostałam w tamtym roku wiele pytań, czy właśnie, i to pytanie skieruję też do was. Czy to jest pielgrzymka tylko dla osób, które mocno wierzą? Bo ksiądz mówi tutaj o szukaniu drogi. Ja myślę, że nie wszystkie osoby, które są na tej pielgrzymce, właśnie znają tę swoją drogę, do końca tak mocno wierzą, może szukają tej wiary. Nie, to na pewno, no bo tak naprawdę dla niektórych osób takie te 10 dni to są takie rekolekcje w drodze. Niektóre osoby rzeczywiście, no tak czasami na początku mówią, no, że one poszły tylko ze względu na to, no, żeby się sprawdzić, nie? Bo tutaj całkiem inne warunki są, bo tutaj jest zimna woda, spali na podłodze i tak dalej. Ale to rzeczywiście, no później z czasem, kiedy oni widzą, angażują się, to właśnie też tak samo, no gdzieś tam jakaś przemiana rzeczywiście w nich następuje. W związku z tym, no to nie czy rzeczywiście pielgrzymka, no może się kojarzy z osób dla takich osób wierzących,
ale też naprawdę wiele osób właśnie tutaj na pielgrzymce właśnie odnajduje sens swojego życia, odnajduje Pana Boga. No i do części osób też się odnajduje swoją własną drugą połówkę czasami, też tak bywa. Też słyszeliśmy historię właśnie, gdzie ludzie nawet na pielgrzymkach brali ślub, tak? No bo takie może Pan Łukasz nam powie, czy wiele takich par udało się połączyć? Rzeczywiście moja taka osobista przygoda z pielgrzymką jest dosyć ciekawa, tak? Tutaj, jeżeli zostałem wywołany, to pewnie moja żona będzie bardzo szczęśliwa, że powiem dwa słowa. Ja nie brałem ślubu na pielgrzymce, ale poznałem swoją żonę, tak? Chociaż nie na samej pielgrzymce, ale przed pielgrzymką, w czasie zapisów, kiedy ksiądz Stanisław Jurczuk, ówczesny prezes stowarzyszenia, dał nam zadanie, uczestniczyłem w zapisach do późnych godzin, a gdzieś się pomyślałem sobie, że zostanę do końca z księdzem Stanisławem Jurczukiem. Opłacało wiele. Się. Tak. Opłacało się, tak. Jedną z ostatnich osób, uczestniczek pielgrzymki, która chciała się zapisać, była moja żona. Już wtedy nie wiedziałem, że będzie ona moją żoną, więc pozdrawiam bardzo serdecznie moją żonę Alicję, która rzeczywiście nasza droga życiowa rozpoczęła się na pielgrzymce. Gratulujemy. I trwa ile lat już? No to już jest 19 rok. O, więc pięknie. Jest co świętować, tak. Ale na pewno finał jest taką okazją do świętowania, ale ja tutaj podglądałam Pana Łukasza w tamtym roku i właśnie wszystkie osoby, które brały udział od tej strony technicznej w tej pielgrzymce, obsługa medyczna, obsługa transportu, logistyka i tak dalej. No i jest to też wyzwanie, dlatego że przychodzi taki moment kryzysowy w pielgrzymowiczach, że dzisiaj jest źle, to nam nie pasuje, to nam nie pasuje, tu jest kiepsko. No i jak w temu zaradzić? Tak, rzeczywiście pielgrzymka, często używam tego słowa, ale jest absolutnie inna, tak? To znaczy rzeczywiście postawiliśmy sobie kilka celów, tak? To już nas ksiądz Stanisław Jurczuk uczył tego. Pierwsza różnica to jest to, że musi być bardzo na wysokim poziomie opieka medyczna. I ta opieka medyczna to są dwie karetki i sześciu medyków, którzy postawiliśmy sobie takie zadanie, tak? To jest jeden z najwyższych kosztów naszej pielgrzymki, tak, ale absolutnie konieczny ze względu na dużą liczbę osób, tak jak rozmawiamy, które mogą być w tym kryzysie związane z, jednak to jest bardzo duży wysiłek pielgrzymka, ale tak też obsługa, tak, jeździ bardzo dużo samochodów przystosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. Gdyby doszło do sytuacji, w której trzeba będzie pomóc osobie niepełnosprawnej, my musimy szybko reagować, więc te samochody i służby nasze są w ciągłej gotowości, tak. W tamtym roku tych samochodów było naprawdę dużo. Stąd też ta rola stowarzyszenia, tak, które posiada odpowiedni tabor samochodów do zabezpieczenia pielgrzymki. Ale też każda ze służb, czy to jest jedzonko wyjątkowe, w ogóle historia, zaraz mogę dwa słowa powiedzieć o tym, czy też kwatermistrze muszą mieć tą taką czujność, że jeżeli coś się dzieje z osobą z niepełnosprawnością, ale nie tylko, dlatego że trzeba powiedzieć, że idzie coraz więcej z nami rodzin, z małymi dziećmi, tak? To muszą mieć tą czujność i gotować do pomocy. A idą też panie w ciąży, prawda? Dokładnie, w tamtym tak. roku. Więc my musimy mieć tą czujność, żeby cały czas reagować, jeżeli rzeczywiście coś się dzieje niepokojącego. No i rzeczywiście my się przygotowujemy do takich sytuacji. Myślę, różnych, że warto trudnych. Tu wspomnieć, że stowarzyszenie mogło też Państwo wspierać, bo między innymi z Państwa wsparcia takie pielgrzymki powstają. Trzymam w ręku magnes, na którym jest napisane hasło. Może pokażemy ten magnesik. Hasło tej pielgrzymki jesteśmy. Jednowyrazowe hasło, ale jakże bardzo wymowne, pokazujące, że właśnie, znaczy uwydatniające obecność osób niepełnosprawnych w naszym życiu. Niestety tak nam czas szybko mija, bardzo żałuję, ale musimy kończyć nasze spotkanie na antenie. Czego możemy życzyć pielgrzymowiczom i może tym, którzy się jeszcze zastanawiają, czy no właśnie, iść, jak czy się w ogóle można zapisać na tą pielgrzymkę, tak? Czy trzeba jakoś się zgłosić wcześniej, jak to wygląda tak na koniec? Od jakiegoś czasu prowadzimy zapisy online'owe, idąc z duchem czasu, więc od 1 lipca można na stronie www.pielgrzymka.ksnaw.pl zapisać się online'owo do końca lipca. Jest taka możliwość, natomiast dajemy też możliwość, ze względu na to, że są osoby z niepełnosprawnością, można też stacjonarnie 4 i 5 zapisać się stacjonarnie przy ulicy Dootymy, będą zapisy stacjonarne. Też są tacy, którzy zapisują się na ostatnią chwilę i udaje się. Cóż możemy powiedzieć? Chyba dziękujemy też za to piękne świadectwo w naszym studio. Życzymy wszystkim pielgrzymowiczom
dobrej pogody. Jak najmniej odcisków. Jak najmniej odcisków. To się przyda. Akurat ksiądz jest tu specjalistą w radzeniu sobie z odciskami, prawda? Tak, no więc to się da. Są sposoby, jak Państwo będą chcieli być na tej pielgrzymce i dowiedzieć się, jakie są sposoby, tutaj do księdza Jacka serdecznie zapraszamy. Ksiądz Jacek Wiliński, a także Łukasz Owczarek byli Państwa i naszymi gośćmi. Cóż dalej? Dziękujemy. Przypominamy. Cóż dalej? My jeszcze na chwilę do tej magicznej Stalowej Woli się przeniesiemy, Ilonku, bo tam Paulina Moroza i na rowerach jeździła, a teraz chyba jakieś tam kwiaty może dla nas wybierze, na przykład może do studia. Do studia nowego, tak. Zerknij. Nasz program Republika Wstajemy jest teraz w Stalowej Woli, a ja, proszę Państwa, odwiedzam kwiaciarnię kawiarnię. Nie wiem, czy Państwo słyszeli o takim połączeniu. Kwiaty ze smakiem pani Małgorzaty Partyki. Niestety pani Małgorzaty nie ma z nami, ale jest pani Gabrysia Karbowniczek, czyli siostrzenica. I podpytam właśnie panią Gabrysię, czy zna genezę powstania pomysłu tego miejsca. Dzień dobry, pani Gabrysiu, proszę powiedzieć, no jak się zrodził ten pomysł u cioci połączenia takich dwóch miejsc? Pomysł zrodził się w momencie, kiedy ciocia miała klientów, którzy przychodzili do niej, żeby zorganizować ślub lub wesele, zadbać o oprawę dekoracyjną. I zwykle takie rozmowy nie trwają 5, 10, 15 minut, tylko są znacznie dłuższe. Więc stwierdziła, że bardzo miło by było spotkać się ze swoimi klientami po prostu przy kawie i ciastku. No to naprawdę bardzo fajne połączenie, bardzo fajny pomysł. A proszę powiedzieć, pani Gabrysiu, co u Państwa można kupić? Czy zajmujecie się właśnie stricte jakby pomocą w dekoracji sal weselnych i w doborze kwiatów, czy też można sobie tak właśnie przyjść prywatnie i zakupić coś do domu? Zarówno od tej, jak i od tej drugiej strony można sobie przyjść, posiedzieć przy kawie, pooglądać nasze kwiaty, które również można zakupić, zarówno doniczkowe, jak i cięte bukiety. Można, tak jak pani wspomniała, także umówić się na dekoracje, czy to wesela, czy to ślubu, urodzin, czy po prostu jakiejkolwiek dekoracji, na którą chcemy mieć piękny wystrój. No właśnie, jak Państwo widzicie tutaj za naszymi plecami, naprawdę są bardzo ładne drzewka, kwiaty, dekoracje. A ja jeszcze podpytam o tą kawę i o to ciastko. Co Państwo tutaj serwujecie dobrego? Serwujemy wszystko od dziewczyny, która otworzyła swoją małą tak jakby pracownię. Są to wszystkie wypieki robione na świeżo, przywożone codziennie. Codziennie się zmieniają również. Skupiamy się również na urozmaicaniu naszego menu. Można sezonowo dostać mrożone kawy, mrożone herbaty lub w zimę gorące wersje tych rozgrzewające tych napoi. No to proszę Państwa, my idziemy teraz na mrożoną kawę, jest bardzo gorąco w Stalowej Woli. Zapraszamy kwiaty ze smakiem Stalowa Wola i jeszcze powiem na końcu, że właśnie pani Małgosia urozmaiciła nasz program Stalowej Woli przepięknymi kwiatami, także na pewno zauważyli je Państwo w naszym studiu. My idziemy na kawę z panią Gabrysią, a Państwu życzymy dobrego dnia. Widzieli Państwo, te kwiaty w Stalowej Woli w studiu były faktycznie tak piękne, więc bardzo, bardzo dziękujemy pani i kwiatom, no bo naprawdę kolory do tu dodały zdecydowanie. Trzeba mieć też dobrą rękę. No tutaj u nas Ania dba o te piękne kwiaty. Tak. Anię, naszą Anię też pozdrawiamy. Ja się od niej cały czas uczę, jak dbać o te kwiaty moje domowe ze skutkiem różnym, ale to nie o tym teraz. W Stalowej Woli, drodzy Państwo, przypominamy Państwu tę magiczną Stalową Wolę, bo tam też dobre imprezy są. Widzieliście Państwo fragment tej imprezy, oprócz takiej potańcóweczki, która tam miała miejsce na stalowowolskim rynku, był też piknik. Zerknijcie Państwo, jak to wyglądało.
Wygląda jak całkiem dobra zabawa. Ty, Ilonko, byś tak pojeździła konno, bo jeździłaś coś tak, kiedyś. Tak, jeździłam, bardzo lubię. Uważam, że to jest niesamowity sport, ale też wymagający. Jeśli ktoś chce się naprawdę przyłożyć do tej nauki, to musi ci też poświęcić czas. Ciekawe, czy konno jeździ Karol Kus. Bo w sumie nie wiem, ale to jest talentów. Człowiek tylu talentów, że myślę, że on konno też pewnie jeździ tam w tym swoim lesie, to pewnie to będzie zbiera... czarny żart, ale ja wiem, że on też lubi... A, dobra, tego nie powiem. W każdym razie myślę, że on jeździ konno i tak jest rząd konno, kurki tam pewnie zbiera do tej swojej kuchni i dodał te kurki na pizzę. Pizzy hiszpańskiej. Tak, zobaczmy, czy ta pizza już z tego piekarnika wyjechała. I witam Państwa pięknie na finale naszych Mistrzostw Europy, nie w piłce nożnej, ale w kulinariach. Oczywiście hiszpańskie chorizo w roli głównej na naszym placku. Proszę zobaczyć, jak to pięknie wygląda. Mamy tutaj, o właśnie chorizo, takie piękne tutaj, o, takie bąbeleczki, które uwielbiam na takim placuszku. Mamy ich 3. Jest nasza feta, która pięknie nam się podpiekła. Serek nam się rozlał. Ciasto idealne, więc tylko popieprzymy delikatnie i można sobie zajadać. No, z tego co wiem, to Mateusz, nasz prowadzący, świetnie gra w piłkę. Wydawca Janek bardzo dobrze gra w piłkę. Ja też całkiem nieźle się układałem, chociaż przy moim wieku to już tam przy nich będę umierał, jak będą biegali. Ale możemy stworzyć całkiem niezłą drużynę. Najemy się takiego chorizo, a potem co? Na murawę i w piłeczkę. Ja dzisiaj przygotowałem nie tylko dla Jamala, ale dla Państwa właśnie taki placek. I jeszcze właśnie jedna rzecz, o której zapomniałem. Kureczki. Nasze leśne kureczki. No tego niestety Hiszpanie nie mają i mogą nam zazdrościć. I do tego świeża bazylia i to, o czym śpiewał zespół Manam. Rukola, 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 on znowu woła mnie poprzez wiatr. A ja bez wiatru, ale poprzez nasze łącza pozdrawiam Państwa, pozdrawiam prowadzących i do zobaczenia jutro. Będę miał przyjemność z Iloną poprowadzić program dla Państwa, a w piątek wrócimy do naszej kuchni. Do zobaczenia. Dziękuję pięknie. Ja już z tego wszystkiego, tak szczerze mówiąc, wydaje mi się, że Karol jest człowiekiem tylu talentów, że gdyby pewnie nie kontuzja, to on na tym Euro by wystąpił, tam by zagrał gola, by strzelił. I tak, wtedy on by wszystkim pokazał, że my to jednak potrafimy w tę piłę grać. No. Może z Karolem taka droga. Ja nie chcę się denerwować o tym Euro mówiąc, bo dobra, ja w sumie nie rozumiem. Mamy tego Lewandowskiego, wszystkie kobiety mówią, jak to się dzieje? Mamy Lewandowskiego i nie wygrywamy, ale dobra. Skomplikowana rzecz ta piłka nożna, jednak nie taka prosta wcale, jak się okazuje. Nie. Szanowni Państwo, już mówiliśmy o tym, że prosto też nie jest dbać o kwiaty, że do tych kwiatów trzeba mieć rękę. Paulina Mroza przed chwilą z panią kwiaciarką ze Stalowej Woli rozmawiała, ale ta rozmowa się oczywiście jeszcze nie skończyła, ona nadal trwa, więc Paulina, co tam dalej, o czym rozmawiacie jeszcze z panią kwiaciarką? Kwiaty ze smakiem pani Małgorzaty Partyki to unikatowe miejsce na mapie Stalowej Woli, gdzie można otrzymać takie pyszne kawy mrożone, które niedługo będziemy kosztować. Ale ja jeszcze chciałam zapytać siostrzenicę pani Małgorzaty Gabrysie właśnie trochę, żeby opowiedziała o pracy cioci, jak ona dokładnie wygląda. Wbrew pozorom praca jako florystka nie jest tylko i wyłącznie dobieraniem kwiatów, żeby pasowały ze sobą. Jest to ogrom zadań, które nakłada na siebie moja ciocia właśnie. Dosłownie zaczynając od podtalerzy, po sztućce, po stoły, cały wystrój sali stara się dopasować do miejsca, w jakim się znajduje. Czy to jest to zamek, czy jakaś stara stodoła, bo takie śruby również się zdarzają. Wszystko zależy od gustu Państwa młodych. Jest to praca bardzo wymagająca. Poświęca bardzo dużo czasu na dobór kwiatów, dobór miejsc, z których je zamawia, bo zamawiamy je prosto z Holandii tutaj, żeby były na ślubie świeże i w pełni swojej okazałości. To ja może zapytam, jakie kwiaty teraz są modne, popularne, jakie królują na salonach? Wszystko zależy wciąż, mimo wszystko, od gustu Państwa młodych, aczkolwiek w dwóch ostatnich większych takich projektach, w których brałam osobiście udział, królowały hortensje i mimo wszystko niezapomniane róże.
No właśnie, Gabrysiu, a powiedz, jaka jest twoja rola? Czy pomagasz cioci tutaj przy pracy? Ja osobiście jestem tutaj jako baristka. Baristka, dobrze mówię. I biorę udział również w realizacjach właśnie na weselach, przy dekoracjach, przy ogarnianiu tak naprawdę tego wszystkiego. Czyli jestem na sali razem z ciocią i staram się uczyć od niej jak najwięcej. No właśnie, tam podpatrujesz, jak ciocia prowadzi ten biznes. Także proszę Państwa, jak będziecie w Stalowej Woli, to zapraszamy na ulicę KEN, Komisji Edukacji Narodowej 11, do Kwiaty ze Smakiem, do pani Małgorzaty. My pozdrawiamy serdecznie. Ja już nie mogę doczekać, kiedy spróbuję tej pysznej kawy. Także do zobaczenia. Ta Stalowa Wola to jednak rozpieszczała naszych, nie? Kawa wygląda dobrze, zaraz tak, pośpieszczałam. Kwiaty, kawa, rowery, impreza, potańcówka, potańcówka, pikniki. Potańcówka, no jakieś tam właśnie, dmuchańce, to są, skakańce. Szanowni Państwo, właśnie weekendy z Telewizją Republiki. I oni tak mówią, że jadą tam i pracują ciężko, nie? A potem siedzą sobie przy mrożonej kawce w kwiaciarni. No Paulinko. Pięknie, pięknie. No nie, pozdrawiamy Paulinę bardzo serdecznie i wszystkich naszych gości ze Stalowej Woli, naszych prowadzących. Było tam naprawdę przecudnie, tego co słyszeliśmy. My musimy się żegnać. Tak, Szanowni Państwo, dziękujemy za dziś, życzymy przepięknego wtorku. Ilonka jutro także się z Państwem spotka, tak, ale w towarzystwie Karola Kusa. Ja nie wiem, czy Karol coś tu będzie gotował. Pewnie tak, a jeżeli nie, to coś przygotuje na pewno przepięknego, przepysznego, więc zazdroszczę. No, dziękujemy bardzo. Ja czekam na Państwa jutro od godziny 6 rano. Widzimy się na antenie Telewizji Republika. Mati, tradycyjnie żółwiczek. A teraz ślicznie Państwu dziękujemy i do Michała Rachonia się przenosimy. Jedziemy.